No przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi z trzech punktów, które wywozimy z Suwałk, bo na to zwycięstwo czekamy od naprawdę długiego czasu. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, po trzy punkty, no i się udało. I przede wszystkim dziękujemy zawodnikom za realizację zadań, założeń taktycznych. I tutaj faktycznie należy im się bardzo duża pochwała, bo dali kupę zdrowia, kupę sił. Gramy co chwilę mecze, do tego podróż się nałożyła do Suwałk. Zespół Wigier miał tak naprawdę 2 czy 3 dni więcej odpoczynku, a mimo wszystko wyglądaliśmy bardzo, bardzo dobrze. W poprzednich spotkaniach chłopaki chcieli, bardzo chcieli, to było widać i czegoś tam brakowało. W tych takich najważniejszych momentach czegoś zabrakło. Natomiast od początku w nich wierzyliśmy w to, że są w stanie wygrywać, że te mecze przyjdą i super, że tutaj, bardzo daleko od Tychów i ta podróż z powrotem będzie świetna. Koncentrujemy się na każdym kolejnym spotkaniu, więc nie mówmy o celach, też sobie powiedzieliśmy przed meczem w Suwałkach, koncentrujmy się na każdym kolejnym spotkaniu. Wygraliśmy tutaj, koncentrujemy się teraz na Podbeskidziu, zobaczymy. Podsumowanie spotkania. Jestem na pewno zawiedziony, jestem zły na pewne sytuacje, bo kolejny mecz, którego nie musieliśmy przegrać, ale to już jest chyba zbyt, że tak powiem, zdarta płyta, bo co z tego, że nie musieliśmy przegrać, jeżeli go przegraliśmy. Na pewno pod względem wolicjonalnym i chęci odwrócenia niekorzystnego wyniku, to myślę, że ci, co oglądali i byli na tym meczu, to było widać, jeżeli zespołem aspirującym do ekstraklasy przed sezonem i nie interesuje mnie to, czy mieliśmy, czy on bronił wyniku, czy nie, ale jeżeli mamy 70% posiadania piłki, to znaczy, że chcieliśmy wygrać ten mecz i tego nam nikt nie zabierze. Nie wygraliśmy, taki jest sport. I co by się nie stało, to ja jestem z zawodnikami i jeżeli widzę, że zespół reaguje w taki sposób, to wiem, że jeszcze tą sytuację można odwrócić, ale tego czasu jest coraz mniej. Dziękuję.